Zaczynamy, jesteśmy na żywo. Kolejny, 11 już live z cyklu Q&A, pytania przedsiębiorców, odpowiedzi też przedsiębiorców. Jaki dzisiaj temat, o tym za chwilę, ale póki co zapraszamy do rozbiegówki. Trochę więcej niż 2 lata temu, tutaj dokładnie w tym miejscu, do podobnego nagrania mówiłem, że za 2-3 lata powstanie 4, 5, 6 sprawnie działających grup. To się właśnie zmaterializowało. Dzisiaj mamy otwarcie grupy B&I Creative. Najważniejsze jest to, że ci ludzie, którzy są w tym miejscu, mają dla siebie konkretne korzyści. Już ponad 150 przedsiębiorców działa razem z nami w Białymstoku. 2400 firm zrzeszamy w kraju. Po to, aby pomagać sobie w rozwoju własnym i w rozwoju swoich biznesów. B&I przede wszystkim perspektywy pozyskiwania nowych klientów, poznania nowych ludzi. Każde takie spotkanie to jest mega duża dawka energii i mamy power na dalszą część dnia. Dzięki spotkaniom B&I mogę poznać wielu przedsiębiorców z tego regionu. Dla mnie B&I to przede wszystkim motywacja. Z każdego spotkania wychodzę z nowymi pomysłami i z nową energią do działania. Poznaję przedsiębiorców, z którymi buduję długotrwałe relacje, co przekłada się później na biznes. Pracując w jednej branży, to zamykasz się niejako na kontakty ze swojej branży i cały czas operujesz tymi samymi kontaktami. A udział w B&I daje Ci to, że możesz poznać nowych ludzi, dzięki którym możesz dotrzeć do potencjalnie nowych klientów, z którymi byś się normalnie nie spotkał. Zgłosiłam się do tej grupy po to, aby rozwijać siebie, postawić na rozwój osobisty, ale też na rozwój swojego biznesu i dzięki kontaktom z osobami z grupy mam taką możliwość. Nadrzędną wartością dla mnie jest ciągła edukacja, ale też relacje, które się nawiązują. Dzięki B&I mam na dzień dzisiejszy grono wspaniałych przyjaciół, znajomych, przedsiębiorców, którzy wspierają się nawzajem, wspierają mnie. Jest to fantastyczna sprawa. Osoby, które są na tych spotkaniach, mają możliwość cały czas rozwijania siebie, uzyskiwania nowych informacji, ale też i nowych rekomendacji, które pozwalają nam na to, abyśmy mieli takich klientów, na jakich nam zależy. Jeśli chcesz rozwijać swój biznes wspólnie z przedsiębiorcami w Polsce, w Białymstoku czy na świecie, zapraszamy do współpracy. Sprawdź, jak możesz rozwinąć swój biznes razem z nami. Aby zrobić biznes, trzeba wykonać kilka konkretnych kroków. Pierwszy z nich to widoczność, drugi zbudowanie sympatii. Trzeci krok to zbudowanie zaufania i dopiero wtedy jest szansa na biznes. Możesz mieć wiele różnych pomysłów, jak to zrobić. Jednym z nich jest członkostwo w B&I. Przyjdź, zobacz, jak działamy. Cześć, halo, halo, halo. Witamy na kolejnym live. Jest Q&A, pytania od przedsiębiorców, odpowiedzi dla przedsiębiorców. Chciałbym tylko nawiązać do swoich słów z tego materiału z otwarcia grupy Creative. Abyś jako przedsiębiorca zrobił biznes, zadbaj o 3 obszary. Po pierwsze, buduj swoją widoczność. Po drugie, zadbaj o to, abyś był polubiany, czyli o sympatię. Trzeci, o zaufanie. Jeżeli ci ludzie zaufają, to wtedy już biznes. Inaczej mówiąc, zauważ mnie, polub mnie, zaufaj mi i na koniec 3-4 zapłać mi. Zachęcam też od razu, szanowni, abyście tutaj na tym live zadbali o to, o swoją widoczność, o sympatię, bo to jak zostawiasz komentarze, jesteś widoczny, to jak one będą sympatyczne, ludzie zaczną cię lubić, a kto wie, być może już twoja marka jest trochę rozpoznawalna, spłynie na ciebie blask tego zaufania i na takim nawet live można zrobić kawałek biznesu. My jednak, oczywiście biznesowo, spotykamy się tutaj po to, aby na każdym kolejnym spotkaniu udzielać ważnych odpowiedzi na pytania zadawane przez przedsiębiorców. Tym pytaniem dzisiaj stawianym jest, jak przebranżowić się, czy w ogóle też warto. Dostawałem od was informacje na przykład takie, nie zamierzam zmieniać swojej branży, się przebranżawiać. Dobrze mi tu i bardzo wam za takie informacje dziękuję. Natomiast też często jest tak, że potrzebujemy przebranżowić się, zastanawiamy się, czy to zrobić, bo zmienia się sytuacja rynkowa, zmienia się w związku z sytuacją covidową i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj mamy ekspertów, którzy będą dzielili się swoim doświadczeniem w tym zakresie. Oczywiście, jak zawsze, ekspertami są przedsiębiorcy,
zrzeszeni w BNI Białystok. Dzisiaj kolejnych dwóch wybranych z około 240. Bardzo Wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia i przeznaczenie, zaangażowanie się swego czasu, aby dzielić się wiedzą. Pierwszym ekspertem jest Magdalena Mickiewicz-Kulesza, holistic massage i dietetyka. I tak jak w zapowiedzi mówiłem, znam Magdę naprawdę od wielu lat. Madziu, od ilu lat się znamy? Oj, myślę, że z 10 na pewno. No właśnie, pewnie z 10 lat. Jeżeli po upływie takiego czasu można powiedzieć, że to jest człowiek rzetelny, wartościowy, etycznie prowadzący swój biznes, to na pewno jest taka Magda, a oprócz tego prowadzi swój biznes z cudowną, ciepłą energią, co w biznesie jestem przekonany, że jest ważne. Drugim naszym gościem jest Kamil Ruciński. Kamil, my się trochę krócej znamy niż 10 lat chyba. Tak, tak. Poznaliśmy się ciut przed BNI-em, ale już jest na drugą kadencję, więc ostatnio intensywnie się spotykamy. Tak, słuchajcie, Kamila poznałem dobrze przy okazji realizacji zamówienia, które zrobiłem u Kamila, związanego z Kamila przebranżowieniem, bo Kamil za chwilę o tym więcej powie. Najbardziej człowieka możemy poznać w ogniu doświadczenia i to doświadczenie realizacji. Kamil pewnie za chwilę o tym powie, jak jej naprawdę wypadło bardzo, bardzo dobrze. Szanowni słuchacze, szanowni widzowie, zapraszam Was do tego, abyście przedstawili się, abyście powiedzieli, z jakiego miasta, z jakiego obszaru Polski jesteście, jakie branże, jakie firmy reprezentujecie, bo to jest właśnie zadbanie o swoją widoczność. Zachęcam Was też mega do aktywności tutaj na tym czacie i będą trzy takie obszary, jak zwykle w naszym live'ie. Social media rządzą się swoimi prawami, jeżeli jest większa aktywność, jeżeli udostępniamy, lajkujemy, uwaga, to nie są żebrolajki, nie o to chodzi, natomiast zależy mi, aby wiedza moja i wiedza ekspertów, których zapraszamy, docierała naprawdę do jak największego grona innych ludzi, więc udostępniajcie, niech inni przedsiębiorcy również kawałek tej wiedzy łykną i z góry dziękuję za to udostępnianie. Pierwszy obszar, podzielimy się swoim doświadczeniem, głównie nasi eksperci, jeżeli chodzi o zmianę branży. Drugi obszar, myślę, że bardzo, ale to bardzo ważny, na którym konkretne pieniądze można zaoszczędzić, jakich błędów warto unikać. My często jako przedsiębiorcy płacimy, brzydko mówiąc, frycowe, za to, że nie przyjrzeliśmy się czyjemuś doświadczeniu i czyimś wnioskom, tylko sami popełniamy błąd i za niego płacimy. Więc warto tych live'ów słuchać, bo błędy, których dzięki temu unikniemy, po prostu spowodują, że w naszych pieniądzach, w naszych kieszeniach zostaną pieniądze. I na zakończenie odpowiemy na pytania, które pojawią się na live'ie. Te pytania będę też mógł wyświetlić, tak jak tutaj pozdrowienia i powitanie od Marcina Koprowskiego, w tej chwili właśnie losowo wyświetliłem, więc serdecznie zapraszam. Ciekawe komentarze też będę wrzucał i wyświetlał na ekranie, co daje nam dodatkową widoczność. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam za udostępnijcie, zalajkujcie, niech to idzie dalej w świat. Przechodzimy jak najszybciej do merytoryki. Zdradzę Wam, że w kuluarach umówiliśmy się, że zaczniemy od Pani, od przedsiębiorcy, od Magdaleny Mickiewicz-Kulesza. Twoje doświadczenie, Magda, w kontekście zmiany branży. Tak, dziękuję bardzo za to, że mogę się tutaj z Wami podzielić kawałkiem mojej historii, bardzo ważnej dla mnie i takiej, która rzeczywiście odmieniła moje życie. Tak się stało, że w 2012 roku, nie wiem, to był jakiś bardzo przełomowy rok i gdzieś w moim życiu też wtedy pojawiły się pierwsze myśli o tym, żeby, nie wiem, czy ja tylko słyszę pogłos swój, czy mogę jakoś to zmienić? Bardzo dobrze Cię słychać. Dobrze Cię słychać. Źle mnie słychać. Nie, dobrze. Okej, dobrze, przepraszam bardzo. Więc gdzieś wtedy pojawiły się myśli o tym, żeby coś zmienić w swoim życiu. I tak trochę nasi znajomi, moi i mojego męża, bo mój mąż też w tym dość mocno uczestniczył, brali się za głowę, pukali się w czoło i mówili: matko, co wy robicie, macie taką dobrą pracę. No i rzeczywiście tak było, ja miałam dość stabilną pracę. Mogę powiedzieć, że rzeczywiście miałam i fajny zespół i dobrze się tam czułam, ale przyznam szczerze, że gdzieś w głębi serca czułam brak satysfakcji ze swojej pracy. Ja tak po prawdzie to pomyślałam sobie, że bardzo zależy mi na tym, żeby pomagać drugiemu człowiekowi i jakby w tym kontakcie z drugim człowiekiem widziałam satysfakcję swoją życiową.
No a tego gdzieś tam trochę mi brakowało. Połączyło się też troszeczkę to z moimi doświadczeniami prywatnymi, ponieważ ja od wielu lat borykałam się z nadwagą. Ja jestem dietetykiem, w ogóle chyba od tego powinnam zacząć, jaką branżę reprezentuję. Jestem psychodietetykiem. No i mówi się, że najlepiej pomagamy drugiemu człowiekowi, rozwiązując swoje własne problemy. I ja właśnie takie problemy swoje rozwiązałam i ponieważ po wielu latach jakby takiego borykania się z nadwagą i z efektem jojo, zrozumiałam, co tak naprawdę powinnam robić i tą właśnie wiedzą swoją, którą zdobyłam w doświadczeniu, chciałam się dzielić z innymi. I wtedy też rzeczywiście przyszło mi na myśl, że to może jest moja pasja, że to może być podstawą do mojej pracy. I pamiętam, jak Leszek zawsze na szkoleniach, bo bardzo często uczestniczyłam u niego w szkoleniach, mówił: znajdźcie swoją pasję, tak? Uczyńcie z niej praca, już nigdy nie będziecie musieli pracować. Oczywiście to są słowa nie Leszka, ale Leszek bardzo często je powtarzał. I ja trochę w to nie wierzyłam, ale jak odczułam głęboko w sercu, że rzeczywiście dietetyka jest moją pasją, bo zdecydowałam się ukończyć różnego rodzaju szkolenia, bo, znaczy studia, później szkolenia. Nie ukrywajmy, że kiedy zmieniamy branżę, musimy zadbać o podstawy merytoryczne, żebyśmy byli osobami godnymi zaufania i rzetelnymi. I ja tak właśnie zrobiłam. W wieku 30 lat poszłam na studia. Nie było łatwo, ale uważam, że to był bardzo dobry moment. No i cały czas się jeszcze gdzieś tam uczę, bo głęboko w sercu mam te słowa Sokratesa, wiem, że nic nie wiem, ale ta wiedza pozwoliła mi na to, żeby zaczynać swoją przygodę z dietetyką. No i tak też się stało, że mój mąż w tym momencie, w którym ja głęboko miałam w sercu przekonanie, że już chcę coś robić w tym kierunku, żeby stało się to moim zawodem, zdradził mi, że też chciałby zmienić swoją pracę i to był chyba taki punkt zapalny, gdzie wspólnie podjęliśmy taką decyzję, żeby rzeczywiście z pracy etatowej przejść po prostu w tryb przedsiębiorcy. Nie było mi łatwo, tak tylko na koniec tej swojej historii powiem wam, że jak każdy człowiek baliśmy się bardzo, ale bardzo mocno się wspieraliśmy. Myślę, że to jest bardzo duża wartość, żeby mieć obok siebie kogoś, kto nas wspiera. To, że my się boimy tego, co nowe, jest czymś zupełnie normalnym, ale kiedy mamy wsparcie drugiej osobie, bliskiej nam, jest nam po prostu łatwiej. I ostatnia rzecz, tak na zakończenie tej mojej krótkiej historii, czasem może się wydawać, że w wieku 30-40 lat jest już trochę za późno na to, żeby zmieniać branżę. Ja uważam, że nigdy nie jest za późno na to, żeby szukać większej satysfakcji z życia i takiego spełnienia. Pewnie, że tak. Brawo. Brawo. Ta historia pokazuje, jak wbrew opiniom naszych najbliższych, którzy mówią: nie zmieniaj tego, dziecko, o czym ty mówisz? Masz dobrą, stabilną pracę. To przebranżowienie w tym przypadku jest to taki przykład, jak z pracy na etacie, tak przejść na swoje i robić zupełnie inne rzeczy. I myślę, że to, co takie kluczowe, to rzeczywiście kawałek wiedzy merytorycznej zdobyć, bo oprócz samych chęci, jeżeli mamy być ekspertami w jakiejś dziedzinie, w jakimś zakresie, to nieustannie musimy swoje kwalifikacje podnosić. Jeżeli wchodzimy w nową branżę, myślę, że taka pierwsza ważna lekcja dla nas wszystkich, jak myślisz o przebranżowieniu się i robieniu czegoś innego, to może zobacz, jak dużo wiedzy i kompetencji ci w tym zakresie brakuje. Zgadzam się, bez względu na wiek, można jeszcze się uczyć. Ja mam dużo, dużo więcej niż 30 czy 40 lat i też się uczę każdego dnia. Dla mnie najlepszym nauczycielem jest codzienne doświadczenie, a tego nie brakuje, jak człowiek jest szalony. Dziękuję, Madziu. Kamilu, jaka jest twoja historia, czym ty chciałbyś się podzielić? Witam wszystkich. Słuchajcie, ciężko mi będzie nawet się zbliżyć do tak wspaniałej wypowiedzi Magdaleny, ponieważ była nie tylko merytoryczna, ale też pełna entuzjazmu i bardzo miłość tego słuchało, więc dzięki, Magda. Poprzeczka bardzo wysoka. Ja opowiem pokrótce o mojej historii. Więc przede wszystkim dwie rzeczy przyczyniły się do tego, że postanowiłem zmienić branżę. To znaczy poprzednie jeszcze moje działania pozostawiam w cieniu, kiedy się rozwinął, więc całkowicie z nich nie zrezygnowałem. Natomiast przede wszystkim COVID, tak? Kiedy rok temu, dokładnie to był marzec, kwiecień, praktycznie wszelkie działania w mojej starej firmie, czyli Podlaskiej Agencji Promocji, eventowe, działania promocyjne z udziałem personelu zewnętrznego, eventy się wstrzymały, a w międzyczasie już byłem ponad pół roku w BNI-u, postanowiłem zrealizować
zrealizować coś, o czym od dawna myślałem, czyli firma z wykładzinami, wykładzinami obiektowymi, dywanowymi, instalacja i ich sprzedaż. Z tym tematem od wielu lat borykałem się, kiedy to zacząć, kiedy to będzie dobry czas, żeby rozpocząć nową przygodę. Dzięki właśnie temu, że tak się stało, tak, okres bez pracy w mojej podstawowej firmie od 17 lat oraz wsparcie nowych kolegów, koleżanek z BNI-a otworzyło mi to możliwość przystąpienia. Nie ukrywam, że miałem troszkę doświadczenia już w tej branży, ponieważ nawet 20 parę lat temu, jeszcze jak byłem niepełnoletni, pracowałem jako sprzedawca w sklepie z wykładzinami Podlasiak. Byłem już wtedy doradcą, ale też osobą fizyczną, która pomagała przy różnych rozładunkach. Mój tato pracował w tej branży i jeszcze pracuje przez 25 lat. Ma swoją firmę. Pomogło mi to przede wszystkim zapoznać się z tą branżą, tak. Nie ukrywam też, że wspomógł mnie przy różnych rozwiązaniach technicznych, przy prowadzeniu tego biznesu. I kiedy rok temu, dokładnie 8 miesięcy temu, w sierpniu, postanowiłem, że zacznę działać, wprowadził mnie w tą branżę, tak. I od tej pory już nabrałem więcej wiary w siebie. Jestem w stanie sam jeździć na jakieś różne wyceny, na obejrzenie obiektu danego, tak. Rozmowy z przedstawicielami handlowymi, z fabrykami stały się na porządku dziennym, więc mimo wszystko, mimo tego, że to jest tak skomplikowana branża, że może się dużo wydarzyć, dużo rzeczy, za które są odpowiedzialne, tak, przy inwestycjach, jestem bardzo zadowolony i jestem szczęśliwy, że mogłem przyłączyć jakby się do tej branży wykładzinowej. I zamierzam się rozwijać przede wszystkim, ale tak jak mówię, wsparcie rodziny, a także tutaj okrup z BNI-a bardzo mi dużo dało. I gdyby nie należał do BNI-a, powiem szczerze, nie wiem, czy bym do końca podjął się takiej decyzji. Przez ten okres 8 miesięcy średnio, znaczy miałem dużo rekomendacji, a nawet można powiedzieć, że tak minimum 1,5 nawet realizacji dochodziła do skutku miesięcznie, więc jak na początek mojej działalności, to jest bardzo duży procent. I powiem wam tak, słuchajcie, jeżeli macie jakieś swoje marzenia, macie jakieś niespełnione pragnienia, żeby coś zacząć robić w życiu, róbcie to. Ja naprawdę zaryzykowałem, zacząłem oczywiście od nauki, od dokształcania się, nawet sam fizycznie jeżdżę i pracuję przy niektórych inwestycjach, żeby poznać z bliska całe zagadnienie tej branży. Inwestuję też oczywiście w sprzęty, inne rzeczy, ale to jest coś, co warto robić, tak? Jeżeli macie takie swoje pragnienia, zastanówcie się nad nimi, marzenia trzeba spełniać, a dzięki BNI, gdzie mamy takie właśnie fajne wsparcie wszystkich przedsiębiorców, to na pewno nam się uda. To tyle. To jest pytanie bardzo dobre od Tomasza Mikołajuka. To było przejęcie firmy, czy robisz obok kolejną, a korzystasz z doświadczenia, którym tata się podzielił? Nie, akurat mam całkowicie, działam wszystko na swój rozrachunek, na moją firmę jako Ruciński Wykładziny. Mam swoje oczywiście oddzielne sprzęty, ekipę swoją, teraz kolejną już kompletuję ekipę. Natomiast przede wszystkim to, co odziedziczyłem po tacie, to kontakty do fabryk bezpośrednio, tak, do przedstawicieli handlowych, czyli po 25 latach jakby jego pracy ja uzyskałem warunki współpracy takie same, jak on ma po 25 latach, a ja w ciągu 8 miesięcy, więc klienci, on ma swoich klientów, moja działalność opiera się całkowicie na nowych klientach, którzy jeszcze z nim nie współpracowali, czyli generalnie dzielimy się biznesem, ale nie ukrywam, że pewnie w przyszłości, gdzieś tak za rok, dwa lata, możliwe, że już tam firma mojego taty będzie zamknięta, więc jeżeli ma jakichś klientów, to pewnie ich będę starał się przejąć. Słuchajcie, to właśnie realizacja Kamila, bardzo ładna, biznesowa, w dobry wzór położona wykładzina w naszym nowym biurze na powierzchni 100 metrów. Dziękuję. Jestem też bardzo, bardzo zadowolony z tej współpracy, która tutaj była. I teraz tylko nawiążę do tego, jakie wnioski my jako przedsiębiorcy powinniśmy sobie wyciągnąć z tej wypowiedzi. Moim zdaniem, jeżeli zamierzasz przebranżowić się, to zadaj sobie pytanie, czy znasz kogoś, kto jest tobie bliski i chętnie podzieliłby się na przykład w tym przypadku kontaktami, wiedzą. Inaczej mówiąc, jeżeli gdzieś chcesz dojść, to czy znasz kogoś, kto już tam był, kto już tam jest, bo często rzucanie się tak w taką
historię bez zrobienia takiego researchu może być trudne. To też się wiąże z tym, o czym Magda wcześniej mówiłaś, o zdobywaniu wiedzy, tak? Tutaj ta wiedza w twoim przypadku merytoryczna na studiach, w przypadku Kamila, to wiedza, którą masz od bliskiej ci osoby, od taty. Więc Tomku, odpowiadając, to było wejście na rynek obok, korzystając z know-how taty trochę i z wiedzy, z dostępu do kontrahentów, ale klienci są zupełnie nowi. Drugi obszar, który zawsze reprezentujemy, o którym mówimy w kontekście oczywiście zmiany branży, to jest błędy, których warto unikać, ale zanim do tego przejdziemy, to zachęcam Was, szanowni, do udostępnienia. Tym, którzy to zrobili, ponad 17 osób, bardzo dziękuję. Tym, którzy jeszcze nie zrobili, a uważacie, że gadamy fajne, mądre rzeczy, to proszę bardzo, udostępnijcie. Jakich błędów przy przebranżawianiu się warto unikać? Na co zwrócić uwagę, aby niepotrzebnie nie stracić czasu, pieniędzy, może zapału, zaangażowania, czegokolwiek? Madziu, może znowu do ciebie wrócimy. Tak, ja myślałam o tym i w sumie dla mnie jest to dosyć, chyba tak instynktownie do tego podeszłam. Myślę, że bardzo ważne przy zmianie branży, i to też Kamil podkreślił, jest niepalenie za sobą mostów, czyli taki backup pewności, tak, jakby poczucia bezpieczeństwa, ponieważ kiedy my płyniemy na nowe morza, no to też nie ukrywajmy, żeby odnaleźć się tam, potrzeba nam czasu. Żeby to nie było tak, że te gdzieś tam obawy przed płynnością, uzyskaniem płynności finansowej nas blokowały, warto zadbać o to, żeby po prostu mieć taką płynność, tak, zapewnić sobie przynajmniej na kilka miesięcy. To może być oczywiście poduszka finansowa. Ja zdecydowałam się, podobnie jak Kamil, nie rezygnować ze swojej poprzedniej pracy i cały czas na początku swojej działalności rozwijałam swój biznes i też pracowałam na pełnym etacie. Nie ukrywam, że nie było mi łatwo, ale też jakby wielkie zrozumienie od moich koleżanek, jedna z nich jest tutaj teraz też z nami, też pisała na czacie. Dziękuję, Agata, za wsparcie. Także duże zrozumienie u moich koleżanek z pracy. No i też właśnie takie przemyślenie, że rzeczywiście nie ma sensu stawiać wszystkiego na jedną kartę, ponieważ to jest zbyt ryzykowne. Przypomnę, że my we dwójkę z Karolem podjęliśmy tę decyzję, czyli jakby tutaj byliśmy na jednym garnuszku, więc ja zdecydowałam właśnie, żeby nie palić ze sobą mostu, i uważam, że to jest bardzo ważne, żeby jednak przejść być może trudny okres. Dla mnie to był trudny okres, godzenie tych wszystkich obowiązków w pracy i w rozwijającym się biznesie, ale mimo wszystko uważam, że to jest bardzo ważne, żeby o to zadbać. A druga rzecz, którą jeszcze też wspomnę, o tym też mówiliście na tym, jeden z przedsiębiorców BNI mówił w materiale rozbiegowym, o to, żeby otwierać się na nowe kontakty. Ja, będąc w swojej starej branży, miałam bardzo dużo kontaktów, które właśnie były związane z moją starą branżą. I teraz, żeby ten networking, uważam, że jest też bardzo istotny, tak, żeby zdobyć nowe rynki, bardzo ważne jest o to, żeby zadbać o te kontakty, to też o czym wy mówiliście przed chwilą, i to właśnie dało mi pienia i rzeczywiście zaczęłam się otwierać na takie myślenie w kategoriach nawiązywania wzajemnych korzyści, tak, żeby wspierać swoje biznesy, no i właśnie, żeby szukać tych możliwości docierania do moich klientów poprzez nowe kontakty. Uważam, że te dwie rzeczy przy zmianie branży są kluczowe. Jestem tego samego zdania, zwykle też przedsiębiorców uczę, mówię im to, że słuchaj, bo ktoś do mnie przychodzi i mówi: Leszek, mam pomysł na, będę zmieniał branżę, będę miał nowe produkty, nowe usługi, tej energii, tego zapału jest bardzo dużo, ja mówię: gratuluję, właśnie masz pomysł na koszty. Teraz, aby to wszystko stało się biznesem, trzeba to sprzedać. Więc Mateusz fajnie pyta, czy coś złego jest w korzystaniu ze swoich kontaktów. Absolutnie nie. Korzystajmy w nich w sposób możliwie jak najlepszy, dając wartości, bo po to robimy też biznes, aby dostarczać jakieś wartości rynkowi. Kamil robi fantastyczne wykładziny, rynek tego potrzebuje. Magda, oprócz masażu, doradza ludziom, jak zdrowo, ekologicznie się odżywiać i jak zadbać o swoje ciało. Przy tym też o umysł, więc pamiętajmy o tym, że te kontakty, które mamy, można wykorzystywać. Chciałbym też nawiązać do tego, o czym powiedziałaś, do
tej poduszki finansowej. Przecież to bardzo mocno zależy od charakteru. Ja jestem też odpowiedzialnym gościem, więc albo poduszka finansowa, albo takie bezpieczeństwo, gdzie daję sobie granicę, nie wiem, miesiąc, dwa tego przejścia. Ja też tak robiłem, że najpierw chciałem komercyjnie pozyskać, nie wiem, dwóch klientów co najmniej, takie określenie sobie próg. Jeżeli to mi wyjdzie, to zrywam stary układ i wypowiadam umowę i tylko nową branżą się zajmuję. Ale też niektórzy z was mogą mieć takie podejście, że absolutnie zrywasz wszystko i 100% stawiasz na jedną kartę. I albo ci wyjdzie, albo nie wyjdzie, ale wtedy już absolutnie nie ma odwrotu. Myślę, że to jest bardzo indywidualne. Najważniejsze, żeby to było przemyślane, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy odpowiedzialni za naszych bliskich, za rodzinę, warto pomyśleć i być może właśnie podejść do tego bezpieczniej. Dziękuję, Magdo. Kamil, jakich ty błędów radziłbyś unikać, albo może popełniłeś, sparzyłeś się i chciałbyś przestrzec innym? Tak, wiecie co, tak naprawdę zastanawiałem się również jak Magda długo nad tymi błędami. Na pewno dla mnie było dużą nowością to, że w branży budowlanej jest dużo zapytań, jest bardzo dużo wycen, dużo wizji lokalnych, na które trzeba nieraz daleko pojechać do innego województwa. Początkowo miałem pełne zaangażowanie, praktycznie każde zapytanie jechałem 300 kilometrów, 400, nieważne. I niestety w tej branży nie jest tak, że wiadomo, że to jest 100% zleceń po wizji lokalnej, to są tylko wyceny i konkurencyjne wyceny najczęściej. Po kilkunastu takich jakichś porażkach, znaczy to nie była porażka, po kilkunastu takich niedoszłych do realizacji inwestycji, odpuściłem sobie jakieś dwa zapytania. To praktycznie tak troszkę mnie zwiodło, ponieważ okazało się, że te dwa zapytania, które sobie odpuściłem, były do zrealizowania w 95% szansy. Więc na pewno nie można się poddawać. To jest inna branża i w każdej branży będzie inaczej, tak? Czyli tutaj na 10 wycen niech wejdzie ta jedna czy dwie, to będzie super. Więc tutaj na pewno się w pewnym momencie poddałem, ale znowu zacząłem walczyć i nawet te najmniejsze tematy nie bagatelizuję, ponieważ miałem sytuację ostatnio, że zrobiłem komuś przysługę, jakiś mały temat na zasadzie 10 metrów. A dostałem później 200 metrów zapytanie i zlecenie, tak, do ułożenia instalacji wykładzin PCV. To jedna sprawa. Kolejna sprawa. Nie bać się też drogo wyceniać, ale chodzi mi o to, że miałem klienta na początku, złapałem bardzo dużą sieciówkę i powiedziano mi, że mam ograniczony budżet, to powiedziałem wtedy, dobrze, to w takim razie nie zrobimy tej ekspertyzy do końca posadzki, ale damy radę na tym położyć, co jest, sprawdziliśmy wilgotności, podstawowe parametry techniczne do ułożenia wykładziny. Okazało się jednak to błędem, ponieważ było trzeba zrobić droższą diagnozę posadzki. To przyczyniło się po prostu do 50% wzrostu kosztów w mojej firmie. Oczywiście zrealizowaliśmy inwestycje z problemami, ale odbiór był finalny, więc nie bać się, nie ulegać inwestorom i klientom, po prostu żeby wyceniać jak najtaniej, tylko zrobić to zgodnie ze sztuką i nawet jeżeli ceny będą większe, to po prostu robić tak, abyśmy potem nie mieli z tym problemów. Co jeszcze? Na początku też korzystałem z tańszych sprzętów, ponieważ ciężko było najnowsze maszyny zakupić. Na jednej inwestycji kiedyś za mocno zakurzyliśmy też Kolumbusem. Spowodowało to, że musieliśmy ekipę profesjonalną zamówić, która poczyściła jakieś dekoracyjne rury nad głowami w sklepie, natomiast już mamy właśnie, też przedwczoraj zakupiliśmy kolejne nowe maszyny, już wszystkie podłączane do odkurzaczy, więc nie bać się też inwestować na pewno w dobry sprzęt na początek działalności. To tyle. Super, bardzo dziękuję. Szanowni, bardzo was proszę o to, abyście pomyśleli o pytaniach, jakie macie do naszych ekspertów, które chcielibyście w kontekście najlepiej przebranżowienia się zadać, aby mogli się do tego odnieść. Tutaj puentując to, co Kamil powiedziałeś, wytrwałość. Czasami po internetach taki mem krążył, gdzie przekrój jest, jak ktoś kopie tam, górnik kopie tunel, zostaje tak malutko, on tego oczywiście nie widzi, do diamentów, a dobra, już. Każdy biznes tak jest z reguły tematem długofalowym, poddanie się za 5-12 może spowodować, że tak naprawdę to, co zrobiliśmy, to wygenerowaliśmy masę kosztów, a byłoby już tak ładnie. Ja zauważyłem, że ta wytrwałość w robieniu czegokolwiek naprawdę bardzo mocno przekłada się na efekty. Zgadzam się, za ile często żyjemy takim złudzeniem, a zdobędę rynek, jak zrobię to za niską cenę, tylko okazuje się, to tak jak w życiu, wszystkich kosztów nie jesteśmy w stanie
policzyć, liczymy z reguły z grubsza. Dla mnie taki przykład jest, jak kiedyś jakieś tam panele w domu kładłem, no i wyrys metra paneli był jakiś konkretny, zrobiłem, był kosztorys do tego, no ale potem jakieś tam obróbki, ćwierćwałki, wykończenia i okazało się, że tego jest tyle po prostu, ale kosztuje tyle samo, co te wszystkie inne panele. Więc warto poważnie przysiąść do kalkulacji, które robimy, zwłaszcza wtedy, kiedy wchodzi w temat, że mamy jakieś materiały, nie tylko i wyłącznie usługę, tak? No i takie oszczędzające dwa razy płaci, tak? To też hasło, na którym się nieraz przyjechałem, więc jeżeli masz coś kupić na chwilę i to ma być jednorazówka, to może zrobić to później albo zatrzymać się i kupić naprawdę taki sprzęt, takie komponenty, które będą optymalnej jakości, bo pewnie górnego limitu, tak jak w wielu tematach, nie ma, można iść w nieskończoność, tylko dokładanie kolejnych już nie wnosi takiej różnicy, ale gdzieś jest ten optymalny temat, to warto nad tym się zastanowić. No i znowu wracając do tego, o czym mówiliście na początku, wiedza zdobyta, czy to merytoryczna, tak jak w przypadku Mandy twoim na studiach, Kamil w przypadku do osoby bliskiej, która ma doświadczenie, daje szansę zrozumieć, co jest optymalne, w co wchodzić, a w co nie wchodzić. Szanowni, czy są jakieś pytania, bardzo chętnie wtedy na nie odpowiemy. Zapraszamy do tego. Jeżeli nie, to póki co ja mam do was pytanie. A co zrobić, jeżeli przebranżawiasz się i nie pójdzie tak, jak chciałeś? Czy zarysować jakąś granicę? Ja wiem, że wam wyszło. Jesteście, można powiedzieć, na ten moment ludźmi sukcesu i super, ale czy był jakiś plan B? Dobra, czy jakiś czas określony, efekt określony, jeżeli nie będzie tego, co chcesz osiągnąć w tym przebranżowieniu się, to co dalej? Jak na to patrzyliście? Madziu? Powiem szczerze, że ja byłam tak głęboko przekonana w wartość tego, co my mamy do zaoferowania razem z Karolem dla innych, że ja w ogóle nie dopuszczałam, że może być inaczej. Zresztą ja jestem też taką osobą, która wierzy doskonale w to, że nie ma przypadków. To, że razem z Karolem akurat w tym samym momencie poczuliśmy, że to jest ten moment, to też dało nam takie przekonanie, że my właśnie to jest ten moment, w którym powinniśmy rzeczywiście jakby podążać za tym. I pamiętam, jak nieraz siedzieliśmy z Karolem na początku, bo no wiadomo, byliśmy świeżynkami, nie jesteśmy w ogóle z Białegostoku, więc na rynku białostockim byliśmy nowym podmiotem bez takiej marki osobistej. Ja już połowę roku wcześniej tworzyłam content w internecie, budowałam markę osobistą i to już zaczęło mi procentować. Bardzo mocno skupiłam się na promocji i wiedziałam głęboko w sercu, że takie zaangażowanie i taka wartość, którą my mamy do przekazania, no nie może przynieść złych rezultatów. Po prostu w to wierzyłam głęboko. Nawet przez myśl mi nie przyszło, że może być inaczej. Fakt faktem, że były takie momenty, kiedy myśleliśmy o tym, żeby... Bo tak jak powiedziałeś też, ja zdecydowałam na to, że nie palę mostów i ciągnę i firmę i etat, natomiast mój mąż zdecydował się całkowicie odciąć od starej pracy, więc jakby tutaj ta indywidualność jest nawet w naszej rodzinie bardzo widoczna i był taki moment, że szukaliśmy planu, żeby na jakiś czas być może poza swoją działalnością Karol znalazł jakąś pracę, natomiast bardzo szybko gdzieś tam no wsparcie, tak, jakby my mieliśmy w sobie bardzo głębokie wsparcie i w momencie, kiedy druga strona troszeczkę gdzieś tam wątpiła, druga podszeptywała, dasz radę, będzie dobrze. Także ja nie przypuszczałam, że może być inaczej. Super, to myślę, że jak się człowiek uprze, to wszystko się musi gdzieś tam naprawdę zmaterializować. Bo w takiej analogii kiedyś coś takiego słyszałem, jak nie wiem, kto najdalej wypłynie w morze, w pław, to ci, którzy nie oszczędzają sił na powrót, nie? Po prostu wtedy mają szansę osiągnąć dużo, dużo więcej. Więc w ogóle nie było tego założenia. Jak u ciebie, Kamil, w tym temacie? Co gdyby nie poszło? Słuchajcie, znaczy ja miałem szczerą nadzieję, że pójdzie, tak? Przez wiele lat też udało mi się sporo cennych kontaktów w firmie Tacie polecić, tak, do realizacji, więc tutaj mając też takie wsparcie, mając wiedzę technologiczną, mając ludzi z doświadczeniem, maszyny oraz dojście do producentów, znaczy ja cały czas miałem nadzieję, nawet nie była nadzieja, po prostu wierzyłem w to, że ten biznes pójdzie, tak? Zaczęliśmy się oczywiście trochę reklamować, już mamy na Facebooku firmowym prowadzone nasze fajne posty, już strona internetowa jest budowana, jakieś banery, natomiast
tutaj bardziej chodzi nam o polecenia tak naprawdę na chwilę obecną, ponieważ jesteśmy jeszcze firmą nieznaną i zauważyliśmy, że osoby, którym zrealizowaliśmy usługi, będziemy z nim dalej współpracować, bądź nas polecają i to mnie buduje przede wszystkim do kolejnego działania. Ja też mogłem przez wiele lat przeanalizować sobie działania firmy rodzinnej, tak, co mi się podobało, co nie, narzucić jakiś swój kierunek, przeanalizować, co możemy zrobić lepiej, tak. Oczywiście nie ukrywam, że wsparcie było bardzo duże, tak, ponieważ merytorycznie, technicznie ciągle się douczam, ale wyciągam też wnioski i mam kolejne swoje pomysły, które chcę realizować. Na pewno będziemy więcej inwestować w ludzi, będziemy w sprzęt, ale dzięki też myślę BNI, tej reklamy, zamierzam również pochodzić po innych grupach, bo jeszcze tego nie robiłem do tej pory, więc wierzę w ten biznes, jestem pozytywnie nastawiony na jego realizację, na jego rozwój i będziemy działać, tak. Zaraz na kolejne spotkania trzylecę w sprawie, więc wykładzin. Majówkę całą pracuję i mimo wszystko, że to jest majówka, a pracujemy od piątku do poniedziałku non-stop, ja razem z ludźmi pracuję, wyłączają nam specjalnie fabrykę mydeł w Białymstoku. Powiem szczerze, chce mi się pracować, bo wierzę w ten biznes i mimo majówki, pogody tak nie będzie, będę ciężko pracował. Słuchajcie, taka odpowiedź, jak to się nie da, nie? Co będzie, jeżeli ci nie pójdzie? Jak to nie pójdzie? Ja w to wierzę i musi iść. Oczywiście, że tak, że za rozpoczynanie jakiegoś nowego biznesu, czegokolwiek rozpoczynanie z takim, może nie wyjdzie. Słuchajcie, no jak nie pójdzie, to nie pójdzie. Jak nie pójdzie, to wtedy będą ludzie wokół, którzy nie wiem, podadzą ci rękę, pomogą z tego wyjść, spieniężyć, nie wiem, jakieś maszyny, nie maszyny i zawsze można zacząć raz jeszcze. Ważne, żeby z nowym sposobem myślenia. Widzę, Marcin, twoje pytanie, ale jest pytanie od Tomasza Mikołajuka, gdzie szukać w kontekście tego chyba, co Kamil mówiłeś, kontaktów w danej branży, gdy się nikogo nie zna z netu tutaj akurat. Myślę, że w naszym przypadku odpowiedź jest strasznie łatwa, gdzie szukać kontaktów. Jak byś chciał? BNI. Od BNI się zaczęło, dokładnie. Od BNI, od kontaktu zaczęło się, poleciało to potem lawinowo i cały czas mam też jakieś rekomendacje odnośnie inwestycji, ale dużo też poznajomych. Słuchajcie, dużo interesów też robi się ze znajomymi. Oczywiście fajnie dać rabat, tak, ale każdy zdaje sobie sprawę, że nie można robić tego charytatywnie, więc wynik finansowy, końcowy też jest istotny w prowadzeniu działalności, dlatego rekomendacje, polecenia, znajomi. Dużo mam osób, które robią 80% biznesu, opierają na znajomościach z ludźmi, więc. Tak. To do czego zachęcam, szanowni, nigdy nie sprzedawajcie swoim znajomym, nigdy nie sprzedawajcie swoim przyjaciołom, sprzedawajcie dzięki nim. To jest strasznie ważne, aby ci ludzie, jak będą i tak stać, nie wiem, z masażu, z dietetyki, z wykładziny, i tak do ciebie przyjdą, ale nie sprzedawaj im, bo to jest takie niefajne. Z drugiej strony, jeżeli już przychodzą, to ktoś mówi, to jaki dasz mi rabat, bo się znamy. Ja nauczyłem się to obracać, że kurde, myślałem, że jak się znamy, to dasz mi lepiej zarobić, nie? Więc to może spokojnie działać w dwie strony. Nie sprzedawajmy naszym znajomym, tylko dzięki nim. Każdy z nas, każdy przedsiębiorca ma przynajmniej kilkanaście osób, z którymi ma naprawdę bliską relację. Więc wyobraź sobie, jak masz takich ludzi w swoim gronie kilkudziesięciu, tak? To kilkadziesiąt osób razy kilkanaście kontaktów, kilkaset możliwości połączeń biznesowych się robi. I to jest ta moc, dzięki której my w BNI do tego momentu wygenerowaliśmy 84 miliony dodatkowego obrotu. Ja postawiłem, że do końca maja będziemy mieli 100 milionów. Kurczę, sporo jeszcze brakuje, bo około tam 15, ale jestem przekonany, że idzie wiosna, sprężymy się i jako przedsiębiorcy będziemy mieli w maju tę łącznie setkę, 100 milionów. To byłoby fantastyczne. Wracam do pytania, chyba że Madziu, ty chcesz do tego, ale już powiedziałaś BNI, to... Tak. Słuchajcie, Marcin ma bardzo fajne pytanie, jak pogodzić dwa etapy, tak? Etaty, bo z jednej strony ty, Kamil, też mówiłeś, jeszcze miałeś eventy, chociaż to trochę przez pandemię zostało wyłączone. Ty, Madziu, powiedziałaś, że nie zrezygnowałaś ze swojej pracy. Jak mieć jedno i drugie w tym samym czasie? Pytanie Marcina, jak to pogodzić? Ja już troszeczkę o tym mówiłam, że jak się domyślacie, nie jest to łatwe, natomiast myślę, że takie głębokie przekonanie w to, co się robi, że
że to ma sens i że to jest tylko okres przejściowy, no jest pomocne. No i co mogę powiedzieć tutaj z tego miejsca, znowu odnoszę się do moich ludzi, z którymi pracowałam. Myślę, że bardzo ważne jest być szczerym i takim życzliwym w stosunku do innych ludzi i prosić ich o wyrozumiałość, o pomoc. Ja dużo tej wyrozumiałości dostałam ze swojej strony, swojej pracy, za co szczerze dziękuję. Zawsze mówiłam, że mam najlepszą szefową Słońcem i ona rzeczywiście pomogła mi wtedy, kiedy było mi trochę trudniej. Na ten moment rzeczywiście już jakby jest taki czas, kiedy ja już świadomie podjęłam tę decyzję i o tym szczerze powiedziałam swoim współpracownikom, że to jest już ten czas, kiedy ja się chcę już całkowicie skupić na swojej pracy, ponieważ ten biznes już mi się tak rozwinął, nie ukrywam, że właśnie dzięki BNI, że ja już po prostu nie chcę dzielić tej energii na dwie rzeczy, ale rzeczywiście da się to zrobić. Uważam, że takie głębokie przekonanie w sens tego wszystkiego jest pomocne. No i prosić o wsparcie. Super, dzięki Kamilu. Ja natomiast wiele tematów tych promocyjnych, eventowych czy reklamowych zajmowało sporo czasu dla mnie, natomiast teraz dzielę się biznesem, tak, mam osoby superwizorów, z którymi po prostu dzielę się danym zleceniem, one to wykonują, realizują, dowożą, montują, mam firmę zewnętrzną zaprzyjaźnioną, z którą mam podpisaną umowę odnośnie montażu nośników reklamowych, odnośnie instalacji tych nośników reklamowych, więc podzieliłem sobie, tak sobie to w głowie ułożyłem, że po prostu moim biznesem dzielę się z moim superwizorem lub firmą zewnętrzną, one mi to realizują po prostu. Dzięki temu mam czas na rozwój firmy Rucińskie Wykładziny. Super. Nie można wszystkiego jedną łyżeczką, wszystkiego zgarnąć po prostu, nie ma takiej możliwości. No chyba, żebym zatrudnił kolejne jakieś dwie osoby do biura, tak, ale ekipy montażowe utrzymać nie jest prosto, więc trzeba się dzielić z innymi. Super, przekazać część obowiązków, to o czym też Mango, ty mówiłaś, ja bym to nazwał w dobrym stylu, transparentnie też z ludźmi, bo jak będziemy chcieli robić gdzieś tam po cichu i to się po prostu rozjedzie, jeżeli mamy trudności, to myślę też w sposób otwarty trzeba było komunikować ludziom, którzy są wokół nas, bo albo nas będą wspierali, albo pokażą nam drzwi, że powinniśmy jakiś jeden etap zakończyć, no bo to też powinno być z korzyścią dla nas, ale bez szkody dla innych ludzi. Bardzo dobre pytanie, dziękuję ci za nie, Marcin. Pytanie jeszcze zadał takie nie do końca może oczywiste, chyba że nie wiem, Magda, macie to jakiś pomysł, jak Tomkowi odpowiedzieć, przepływy finansowe, jak je ustalić, ale Tomku, to pytanie być może jest tak dobre, to już myślałem, że zrobimy z tego oddzielnego live'a w ogóle temat finansów w firmie, jak się za to zabrać, jak pilnować, jak do tego podejść. Kryzys, korona kryzys pokazał tych przedsiębiorców, którzy permanentnie działają na przykład na kredycie obrotowym, w tym miesiącu spłacają poprzedni, zaciągają kolejny i w momencie, kiedy no, jest jakaś trudność, to okazuje się, że rzeczywiście jest bieda. Ja na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, bo może nie do końca ono jest precyzyjne, chyba że Madziu czy Kamil, macie jakiś pomysł na układanie finansów, przepływów finansowych waszych firm. Ja może tylko dodam, że rzeczywiście gdzieś się, bo chodziło mi też o to, bo być może chodzi o to, że jak jesteśmy jakby w dwóch branżach i czy dzielić jakoś wpływy tak jakby z jednej strony i z drugiej, nie do końca jakby, no, myśl, nie wiem czy o to chodzi, natomiast to co ja gdzieś jakby miałam na myśli mówiąc o poduszce finansowej, to też jakby zależało mi na tym, żeby rzeczywiście mieć jakby środki na pokrycie takich bieżących wydatków, kosztów firmy. I wszystko co gdzieś tam pozyskiwaliśmy dodatkowo, no to po prostu już jakby było na rozwój, na takie dodatkowe rzeczy, tak? Tak bym odpowiedziała, nie wiem. Jasne. Dziękuję. Tomasz Mikołajek, ja też do końca nie wiem, jak to odpowiedzieć, natomiast jak ustalić przepływy finansowe, no wiadomo, że każde nasze działanie jest analizowane pod względem finansowym odnośnie naszych kosztów i zysku potencjalnego, który możemy finalnie z takiego zlecenia wyciągnąć, natomiast pozostałe moje dwie mniejsze firmy, czyli działalność reklamowa, eventowa, w obecnej sytuacji powiem szczerze, że też cieszę się z każdego zastrzyku finansowego, który z tamtych działalności idzie, ponieważ czasami jest taka sytuacja, że potrzebuję więcej na inwestycję budowlaną w Rucińskie Wykładziny, więc jestem w stanie wtedy po prostu jakieś środki już mieć dodatkowo na zakup materiałów, więc nawet jeżeli to są jakieś tam mniejsze dochody, ale każdy jest mile widziany, nawet ten najdrobniejszy.
Jakoś radzę sobie bez obrotowych, tak. Tak, tak, tak. Bardzo dziękuję za te wyczerpujące odpowiedzi, więc można to zrobić. Chciałbym jeszcze wyświetlić tylko gratulacje tutaj od Agaty dla Madzi. Nie wiem, czy Magi widziałaś. Tak, widziałam właśnie. To jest moja koleżanka z pracy. Dziękuję bardzo, Agatko, że jesteś. Znaczy jeszcze Tomaszowi, Tomasz Mikołajuk jeszcze odnośnie marży, wiesz co, ja generalnie ceny rynkowe wszystkie znam, tak, jeżeli chodzi o ceny usług, napraw, chemii oraz materiałów budowlanych, więc jestem w stanie z tym tematem tutaj zrobić wyceny, które będą mnie zadowalały. Fajnie, bardzo dziękuję Tomaszu za twoją aktywność. Koszty takiego, o czym mówiliśmy, widać, ale nie zawsze zarabiasz na tym, co jest widoczne. Dokładnie tak. Słuchajcie, bardzo dziękujemy wam wszystkim za obecność, za aktywność. Na zakończenie też można zostawić jeszcze komentarz. To spowoduje, takie jest prawo social mediów, że dotrą te materiały do większej ilości przedsiębiorców. Na zakończenie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, możecie to udostępnić albo na swojej stronie facebookowej, albo w jakiejś grupie, jeżeli być może należycie do grup przedsiębiorców i tą wiedzą chcecie się podzielić. Powiem tylko, że jest to 11 live, na którym się historycznie zobaczycie, mówimy o tym, jak zamienić działalność gospodarczą w spółkę. Tam trochę też było o tych przepływach finansowych, bo przy spółce to jest bardziej klarowne, pełna księgowość, jeżeli już są takie obroty, to zachęcam, warto to zrobić. Dziękuję wam za te wszystkie pytania, z tego też powodu, że no, jak już zapraszamy ekspertów, to mogą się swoją wiedzą podzielić, ale zobaczcie, moglibyśmy od nich czerpać i kolejne informacje byłyby ważne. Natomiast tych przedsiębiorców i ich współpracujących z nimi przedsiębiorców można spotkać. Madziu, gdyby ktoś chciał spotkać ciebie, grupę przedsiębiorców, z którymi regularnie współpracujesz, to co trzeba zrobić i kiedy? Ja serdecznie zapraszam w imieniu grupy Fusion, to jest najmłodsza grupa, która utworzyła się w tym roku, ale bardzo ambitna i bardzo myślę, dbamy o to, żeby była ta fajna atmosfera, dlatego jeżeli macie ochotę poznać przedsiębiorców z różnych branż, ale też fajnie się naładować rano przed pracą, to zapraszam w każdą środę o godzinie 7 na spotkanie grupy Fusion. Ja natomiast zapraszam w czwartek. Mogę? Tak? Tak, proszę. Ja zapraszam w czwartki do grupy Creative na 7 z rana. Mamy również bardzo ciekawych i przedsiębiorczych właścicieli różnych firm. Nasza grupa ostatnio przyjęła około 6 osób, więc rozwijamy się prężnie. Zachęcam na spotkanie. Na pewno znajdziecie osobę, z którą byście chcieli porozmawiać o biznesie lub otrzymać jakąś opcję od ich znajomych. Tak, a i w jednej, i w drugiej grupie są też przedsiębiorcy w procesie aplikacji, więc grupy nam rosną. Po co są te grupy? No bo jest wyłączność branży. W jednej grupie może być przedstawiciel tylko z jednej branży, więc nikogo od wykładzin nie będzie u Kamila albo od dietetyki, nikogo nie będzie u Magdy. Darek, cześć Darku, zadaje pytanie, czy już są spotkania na żywo? Tak, wszyscy jesteśmy żywi z tym, że przed internetem póki co korzystamy, ale taka ciekawostka spośród tych 85 milionów, które wygenerowaliśmy sobie od początku funkcjonowania w ciągu ostatniego roku w pandemii przez internet, pomogliśmy sobie wygenerować obrót na poziomie 45 milionów, więc zdecydowana większość tego wsparcia biznesowego naszego wzajemnego właśnie ma miejsce w okresie pandemii. Skutecznie to działa. Tak jak widzicie, teraz też jesteśmy w internetach i możemy dzielić się wiedzą, pomagać sobie nawzajem. Zapraszam jeszcze raz do udostępnienia, do lajkowania. Kolejny live już za tydzień. Będziemy mówili o sukcesji, jak przekazać swój biznes, przedsiębiorstwo, czy to swemu dziecku, czy komuś z rodziny, czy być może menadżerowi, który powinien zająć się twoją firmą, a ty możesz albo rozwijać kolejną, albo zacząć zwiedzać świat. I trzymam kciuki za siebie i za was, żeby jak najszybciej było to możliwe, bo to fantastyczna rzecz, jeżeli jesteście na to gotowi. Kolejni przedsiębiorcy z BNA i kolejni eksperci będą zaproszeni. Szanowni, bardzo dziękuję za obecność. Ekspertom Magda Mickiewicz-Kulesza, Kamil Ruciński, wam dziękuję za zaangażowanie, za przeznaczony czas. Ja też dziękuję bardzo. Bardzo to było miło z wami. I do zobaczenia najszybciej. Miłego dnia. Trzymajcie się zdrowo. Hej. Pa. Cześć.